Pan Józef jest rolnikiem i teraz mam pytanie, ponieważ byliśmy na spotkaniu, gdzie pan Józef został zaproszony do rozmowy poza kamerami, czyli poza kameralnie. Ja bym chciał teraz się spytać, na czym polegała rozmowa poza kamerami. No tak, rozmowa raczej już trochę zmiejscowana, tak po przyjacielsku zaproponowałem naszym władzom spotkania z rolnikami, żeby częściej się spotykali, żeby nasze problemy były zauważane od dołu aż do góry. Oni mają obowiązek przekazać nasze problemy, że dochodowość, że praca na roli zaczyna coraz mniej się opłacać, a właściwie hodowcy mają coraz większe podnoszone poprzeczki, żeby to zrozumieli, no i tyle. Tak żeśmy to ustalili. Za jakiś czas mamy powołać jakąś tutaj delegację hodowców. Panie Józefie, a czy odczuł pan na tym spotkaniu poza kamerami jakąś wywoływaną presję? Nie. Czyli całkowicie po przyjacielsku? Tak, całkowicie po przyjacielsku. Nie, ugodowo. Nie. Ugodowa była. Dobra, tutaj wpuszczamy Monikę. Kochani, jeszcze raz przedstawiamy państwu, po co tu jesteśmy. Przyjechaliśmy tutaj zapłacić bez gotówki. Kim jesteś, Monika? Jestem tutaj radną miasta i gminy Barwice. W tym momencie reprezentujemy rolników. Jesteście państwo świadkami przekazania do Urzędu Miejskiego w Barwicach pierwszej płatności bezgotówkowej w postaci tej oto wełny. Która jest warta 12 tysięcy złotych. Chcielibyśmy państwu przedstawić dokument potwierdzający, że wpłynął ten dokument do burmistrza Barwic. Towar został dostarczony pod drzwi Urzędu Miejskiego w Barwicach własnym transportem i jednocześnie mamy tutaj pieczątkę Urzędu Miejskiego, że urząd kwituje odbiór 200 kg wełny w ramach rozliczenia podatku rolnego. Kochani, zachęcamy rolników, którzy są w bardzo trudnej sytuacji przez COVID-19 i w tej sytuacji suszy ubiegłorocznej do rozliczania się bezgotówkowo, czy to w postaci zbóż. No, teraz pada cena świń, może w ten sposób zaczynać, próbować z bankami rozmawiać, z urzędami, no bo jeżeli będzie coraz taniej, no to komornicy zawitają do każdego z rolników. I oczywiście trzeba podkreślić to, że telewizja publiczna nie pokazuje nam tej prawdy, którą my musimy ukazywać w internecie, bo jest to jedyna droga przekazu informacji, która jest rzetelna, tak? Trzeba też wspierać, jeśli możecie wspomnieć o wspieraniu po prostu takich dziennikarzy, jakim jestem na przykład ja. No, my na pewno będziecie wspierani. I na pewno to się odbije jakimś tam echem. Ja burmistrzom powiedziałem, że najedzony nie zrozumie głodnego. Trzeba przypominać naszym władzom, że to my ich żywimy, to my jeszcze tutaj jakieś zdrową żywność produkujemy, a nasze władze to o tym chyba nie wiedzą, nie pamiętają, nie wiem. Osobiście wolę swoje jedzenie niż z Biedronek czy tam z marketów, bo jeszcze mam zaufanie do siebie i do moich zwierząt, że są zdrowe. Dlaczego w większych marketach w Polsce nie ma polskiej żywności? No, to jest pytanie i tutaj urzędnicy o tym też chyba nie wiedzą. Właśnie. Wyeliminowali naszą produkcję i weszli z wielkimi hodowlami, wielką hodowlą trzody chlewnej. Teraz tam gdzieś bydło jest już u nas hodowane, tysiące sztuk. Czy myśli pan, że na dzień dzisiejszy coraz więcej rolników będzie się budzić i wychodzić ze swoimi pomysłami na światło dzienne? Mam nadzieję, chociaż wiele rolników ma podpisane umowy kontraktacyjne, wiele rolników ma położony sznurek, bo podpisają kredyty, a hodowla tuczu nakładczym to jest taka pewność za jakiejś gwarantowanej pieniędzy
co prawda to jest śmierdząca robota, ale rolnicy na przytuczy nakładczym nie za bardzo się wycofają, a rolnicy, którzy hodowali swoje świnie, właściwie ich już nie ma, na naszym rejonie nie ma. Okej, dlaczego polskich rolników nie stać jest na to, żeby zatrudnić swoich pracowników i żeby rozwijać polską rolniczą siłę? Bo to chodzi o kasę. No dlaczego? Ja się też zastanawiam. Mam PGR, mam gospodarstwo, gdzie za czasów komuny pracowało około 20 ludzi. Teraz mając to gospodarstwo i większą obsadę zwierząt, mi nie stać zatrudnić tak legalnie ludzi. Nie wiem, kto tu jest głupi. Czy uważa pan, że kiedyś było lepiej, czy teraz jest lepiej? Ale kiedyś normalne. Dla ludzi, którzy chcieli czegoś się dorobić, chcieli hodować zwierzęta, było 100% lepiej. Dowodem jest tego ta wełna, bo mówię, to był przelicznik 1 kg wełny, można było kupić 100 kilo żyta. No to, a na dzień dzisiejszy to kilogram wełny to jest złotówka i nie ma jeszcze kupców. A gdzie pan chce tą wełnę zrzucić? Nie wiem, gdzie by tu zrobił. Ja myślę, gdybym tutaj pod drzwiami zrzucił, to urzędnicy by może swetry robili, bo to zachęcamy. Bo to jest, to byłoby ekologiczne. Zresztą my tutaj te ciuchy wszystkie, co nosimy, to mamy... Dobrze, to zostawmy tą wełnę, bo jeszcze o spisie rolnym porozmawiamy. Także... Jedziemy, bo ja im obiecałem, że zabieramy. Dobrze, to w takim razie porozmawiamy o spisie rolnym. Czyli dało się dogadać jednak, tak, jednak tak, się tak, dało tak, dogadać. Tak. Proszę powiedzieć, czy spisze się pan jako rolnik? Nie. Osobiście uważam, że nie, bo już chyba wszystko wiedzą, co jeszcze mam spisywać. To jest wszystko już zanotowane, ile mam hektarów i co. Numery, PESEL-e, wszystko to, co tu więcej dodawać? Nie, panie Józefie, spis rolny dotyczy użytkowników. Czy jest pan użytkownikiem, czy właścicielem ziemi? Ja jestem właścicielem. No to właśnie, to pana spis rolny nie dotyczy. Ach, no to ja uważam. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na kolejnym wywiadzie. Trzymajcie się, na razie, miłego i udostępniajcie, pamiętajcie.